Black Riderem, który podbił serce. Nieprzewidywalny, jedyny w swoim rodzaju mieszkaniec domu Big Brother. Szukasz swego miejsca, miejsca, bo nie jesteś sam. Witam serdecznie w programie Big Brother, rodzina i przyjaciele, programie, w którym przedstawiamy najciekawsze, najważniejsze chwile z życia domu Wielkiego Brata. Dzisiaj bohaterem jest jeden z najbardziej lubianych mieszkańców domu Wielkiego Brata, Piotr Gulczyński. Zapraszam! Cześć, cześć. Już zapowiadając twoją osobę w tym programie, byłeś cały czas właściwie w otoczeniu kobiet. Dziwi cię to? Możesz powtórzyć pytanie? Cały czas w otoczeniu kobiet pokazywaliśmy ciebie już od początku programu. Czy to cię dziwi, że tak kobiety wokół ciebie zawsze krążą? Jak Klaudiusz rzucił do domu Wielkiego Brata, to odpowiadał pomidor. A co jest większą miłością? Motocykle czy kobiety? Czy w ogóle trudno to porównywać? A może kobieta na motocyklu? Może być. No. I tak powinno być. Tak. Pamiętasz, dlaczego zgłosiłeś się do eliminacji Big Brothera? Tak, zgłosiłem się po to, żeby wygrać pół dużej bańki. Pieniądze? Mhm. To znaczy, że się nie udało. Czy dzisiaj traktujesz to inaczej, nie jako porażkę? Nie, ja jestem wygrany tutaj po programie. Powiedz mi... Mimo tego, że nie wygrałem kasy, czuję się wygraną osobą. Czy wiedziałeś, idąc na eliminację, co będzie cię czekało tam? Czy w domu, w całym tym programie? Czy spodziewałeś się tego? Czy znałeś ten program wcześniej? Nie, przed wejściem do domu Wielkiego Brata w piątek oglądałem może 15-20 minut trzeciego Big Brothera niemieckiego. I? A to inaczej wygląda niż polski zupełnie. Jak zielone pojęcie takie o programie. Jak wspominasz tak zwany casting? Trudny? Czy trudny? Nie. Widziałeś fragmenty z... Nie, nie widziałem jeszcze... Twojej eliminacji? Nie, nie, nie. No to zobacz. O. Jedno jest pewne, piosenkarzem na pewno nie będę. To jest pewne, tak. Realizatorzy mówili mi, że byłeś bardzo pewny siebie podczas tych castingów. Czułeś, że wygrasz? Nie, casting? Tak. Tak. Miałeś poczucie, że dobrze poszło? Nie, inaczej. Szukałem jakby w tych 12 osobach osoby... gubię słowo. Na te 12 osób, które wchodziły do domu Wielkiego Brata, wydawało mi się, że może być jeden motocyklista z poczuciem humoru. No i tak sobie pomyślałem, że może w tych 13 tysiącach osób, które starały się o wejście do domu Wielkiego Brata... Nie ma takiego. Może jest jedna, druga, może jedna, dwie, trzy osoby. No i tu jakby myślałem, że dam sobie radę. Miałeś dobre przeczucia, ale samą decyzję przyjąłeś tak. Dostał się pan do domu Wielkiego Brata. Tak? Naprawdę? Dostałem się? Już 100%. Wow! Cieszę się strasznie. Wierzyłem, że się dostanę, ale dzisiaj potwierdziły się moje marzenia. Jestem. Czy pewność... To nie do końca tak wyglądało, bo to był dubel. Czy pewność siebie jest twoją naturalną cechą charakteru? To jest zawsze, wszędzie? Ale być pewnym siebie w pozytywnym tego słowa znaczeniu to nie jest nic złego. Oczywiście.
I taki jesteś. Jest dzisiaj... Jeśli jesteś pewny siebie, to ci niewiele pomaga. Można zdobyć na świecie. Jest z nami, jak zwykle zresztą, Paula. Witaj, Paulo. Jaki ty miałaś wpływ na to, że... Jak miałaś wpływ na to, że Piotrek się zdecydował na Big Brother? Taki wpływ? Niewiele się zastanawialiśmy. Piotr napisał list, wysłaliśmy go razem. W zasadzie chyba mama Piotra go wysyłała. Nie wiem, razem stwierdziliśmy, że to będzie dobre wyzwanie i jest szansa na zarobienie pieniędzy. I się udało. Zarobić pieniędzy? Nie, wyzwanie tak. Potem było wejście Piotra do domu Wielkiego Brata. Ostatni już mieszkaniec domu Wielkiego Brata, Piotr Kulczyński, dla przyjaciół był czas. Zapraszam. Cześć Piotr, witam. Co dzieje się za tymi drzwiami. Do zobaczenia. Wielki Brat jest bezlitosny. Ojciec! Cześć. Cześć. Lauriusz? Cześć, Alicja. Alicja? Cześć. Cześć. Lauriusz? Pamiętasz gdzie? Jakie były pierwsze wrażenia? Kto na tobie zrobił dobre wrażenie, kto złe? Złego wrażenia nikt na mnie nie zrobił, ale chyba to był ten moment, w którym polubiliśmy się z Klaudyuszem. Na dzień dobry, strasznie ciepło mnie przywitał i tak sobie pomyślałem, że fajny facet. A kobiety? Ja nie pamiętam. Żadna nie zwróciła twojej uwagi? Wchodziłem z Alicją. Z Alicją. To może ładną to było dziewczyną. Powodem, że o niej rozmawialiście. Czasami, a powiedziałbym często. Mamy taki fragment przygotowany, posłuchaj. A mi się w Alicji podoba to, że ona jest, widać, że modelka ciągle jest wyprostowana, co marzyłeś? Bez przerwy jest wypięta, nie? Nigdy się nie garbi. Nawet jak siedzi, to siedzi prosto. Nie, to nie wyszło. Tu zawsze głowę ma przyję, ma prost wyciągniętą tutaj. Ona tam coś miała zaczęła. Ona miała... Nóżka obciągnięta jest, zauważyłeś? Paluszki zawsze obciągnięte. To jest kobieta, która potrafi o siebie zadbać. Wiesz, przecież ona już nie jest taka młoda, bo ile ona ma? 33 lata, to już wiesz. Już powoli... Najbardziej lubię w tym wieku. Już powoli zaczyna w rajstopach chodzić, nie? Jeszcze ona długo nie pochodzi. To jest właśnie to, co Piotrowi się podoba u kobiet. Bardzo słusznie. No, zachował się jak prawdziwy mężczyzna i widział ładną kobietę i powiedział o tym kolegom. Byłaś wielokrotnie o to pytana, zapytam jeszcze raz. Właśnie. Byłaś zazdrosna troszkę? No właśnie odpowiadałam na to pytanie już chyba wiele razy i... A to ludzkie. Co, zazdrość? Ludzkie, oczywiście. No, kocham Piotra bardzo i może troszeczkę byłam zazdrosna, ale chyba bardziej o to, że go nie mam przy sobie, a nie o kobiety, które z Piotrem mieszkały w domu Wielkiego Brata. No, znasz go w końcu dobrze, bardzo prawda? Dobrze. I był po prostu sobą. Był sobą. Jak bardzo był sobą, o tym po przerwie. Graj w oczko z Amino. Kupuj zupę Amino z makaronem i zbieraj punkty z saszetek. Minimum 21 punktów wyślij pod adresem podanym na saszetce. Wygraj 21 tysięcy złotych i tysiące innych nagród. Szczegóły w środku opakowania. Amino. Wszystkim smakuje. Niewiele kosztuje. Dlaczego musisz wciąż wybierać pomiędzy bielą a ochroną zębów? Aquafresh przedstawia nową, wielozadaniową Aquafresh Whitening Multi Action. Pastę, która nie tylko wybiela zęby, lecz także chroni całą jamę ustną. Białe zęby pod specjalną ochroną. Aquafresh Whitening Multi Action. Biel i ochrona w jednym. Ja
rzeczy, do których zawsze warto wrócić. Rzeczy po prostu najlepsze. Jak warka jasne pełne. Złociste, pełne, z piękną, białą pianą. Warka jasne pełne. Tak smakuje piwo. Z wyglądu identyczny. Z charakteru zupełnie różny. Jedna zawsze skora do pomocy, druga gotowa z zimną krwią zniszczyć każdego, kto stanie na jej drodze. Nawet własną siostrę, bliźniaczkę. Splot rodzinnych intryg, który prowadzi do morderstwa. Film sensacyjny Lustrzane odbicie. Jutro o 20:45. Kiedyś byli kochającym się małżeństwem. Dziś walczą ze sobą o dzieci. Jaki wkład finansowy ty włożyłaś do tego domu? Nożem za mną latałeś. Twoja mama wzięła ci nóż z ręki? Wiem, że w was się zrodziła nienawiść. Wydawało się, że historia znajdzie wreszcie swój szczęśliwy finał. Niech dalej robi to komornik, nie ja. Chciałbym po prostu zobaczyć się ostatni raz z moją córeczką. Czy miłość do dzieci zwycięży wzajemną nienawiść? Detektyw. Jutro o 22:35. Witaj, Ashley. Jak się masz? Byłeś świetny. Co? No, twój występ w telewizji. W cyklu Prawdziwe historie. W tej rodzinie każdy coś ukrywa. Muszę zwrócić mu forsę. Nie poprosi cię o to. Zaufaj mi. Drinka? Chętnie. Labirynt kłamstw. Jesteś zadowolona? Po to przyszłaś? W czwartek o 20:45. Program Big Brother, rodzina i przyjaciele. Bohaterem naszego dzisiejszego programu jest Piotr Gulczyński. Piotr, nie minęło 2 tygodnie, kiedy zmieniłeś po raz pierwszy kolor włosów. To było 17 marca dokładnie. Następnego dnia znowu farbowałeś, 27 marca, jak mam zanotowane, znowu. Strasznie często, czy w domu też tak często? Nie, to był żart. Pomysł się jakby wziął ze strony Klaudiusza. Powiedział, że jest świetnym fryzjerem i farbuje włosy najlepiej, jak może być. No i widziałeś, jak wyglądałem w tych żółtym pioroniku, ale sobie jeszcze lepiej załatwił. Potem dostaliśmy czarną farbę, to zrobiłem sobie władki. No i chyba ta najfajniejsza była czerwono-czarna. Ale w domu, poza domem Wielkiego Brata, nie robisz takich eksperymentów raczej? Nie, raczej nie. Ale wchodząc do domu Wielkiego Brata, jeszcze chciałem sobie jakby coś zrobić, troszeczkę jajeczek i myślałem o tym, że będziemy farbować włosy. Piotr Gulczyński, farbowanie włosów. Nikomu tak często głowa nie zmieniała jak tobie w tym programie. Grzegorz, tutaj jeszcze nie było pokazane jednej mojej fryzury. Jak miałem irokeza, miałem takiego długiego irokeza.
Przed, zaraz przed goleniem głowy, jak miałem wyglądać jak Klaudiusz. I to była, no to była super fryzura, ale nie wiem, czy ktoś to widział. No ja, no widzieliśmy, tak? Pamiętam. Oczywiście, oczywiście, że to było. Czy był w tym element chęci zwrócenia na siebie uwagi także? Czy grałeś troszkę, będąc z domu, pod publiczkę, czy? Ale to, że sobie farbuję włosy, nie. Myślę, po prostu myśleliśmy o tym z Klaudiem cały czas, żeby było wesoło, no. A czy w ogóle kto sobie farbuje włosy, no po co? Po to, żeby było wesoło w domku i... Ale czy w ogóle jest takie myślenie tam w środku, jak się jest, że zrobię to i to, może to kamery ładnie pokażą? No ja już powtarzam to po raz setny. Ja nie grałem, być może dlatego odpadłem. Klaudiusza zachowanie też jest naturalne. No, nie graliśmy w tym programie. Teraz jak wyszedłem z domu Wielkiego Brata i patrzę na pozostałych uczestników, to być może grają. Na ekranach telewizorów mogliśmy też widzieć sceny, które budziły kontrowersje, chociaż pewnie nie były specjalnie grane. A pamiętasz... Pan Kulo boli mnie. Co? Czemu pizgę zrobiłeś? Lewe ramię. Nie mogę tak wygiąć. Ja sobie stanikę nie mogę zabiąć. Bo zabolało mnie. No, czemu pizgasz po dynie? Przysięgam, mnie zabolało. Nie, no, czemu pizgasz? Bolało mnie, przysięgam. Czemu pizgasz może swojego starego? Bo nie, nie chciałam. Wiesz, jak mnie zabolało. Przysięgam cię, przepraszam. O Boże, się obraził. Takie, wiesz, hejty, to możesz u siebie w chacie robić. Ale jak cię mogę przeprosić? Jeszcze raz mnie uderzysz, to cię łapa zabrać. Może ten, bo on jest przewrażliwiony jak w twarz. Rozgłosiłeś się wtedy, naprawdę? A to był trik, tak? Dlaczego? No to nie było naprawdę, to był trik. Telewizyjny, filmowy. Znaczy, ktoś zagrał. Komputerowo, wiesz, pozmieniane wszystko. Tak, zdenerwowałem się. Zdenerwowałeś się? Tak, no... Żałowałeś tego? Od razu? Potem? Nie, niepotrzebnie się tak brzydko odezwałem do niej, ale... Policji. Ale potem się między wami poprawiło. Nie, no my... Słuchaj, Grzegorz, my po 10 minutach... Jakby z Alicją się przeprosiliśmy i nie było sprawy. Nie było sprawy. W ogóle zapomnieliśmy o tym. Kiedyś tam były takie pytania na Tokszole od słuchaczy, chyba po miesiącu, dlaczego była awantura, a my sobie nie mogliśmy przypomnieć, o co chodzi. Były też takie spotkania Piotra Gulczyńskiego z Alicją. Czasu obejrzeć tych różnych scen. Nie, oglądam to pierwszy raz i tutaj chyba wszyscy widzą, że naprawdę z Alicją mieliśmy dobre układy. A potem się pojawiła Patrycja Strzemiecka. Pamiętasz ten dzień? Nie. Patrycja przyszła... Ona tam była w domu Wielkiego Brata? Była. Strzemiecka. Była zdecydowanie, zobaczmy. Patrycjo, czy wstydzisz się na gości? Nie. Dlaczego? Bo dlaczego kąpiesz się w odzieży? Pamiętam z twoich kontaktów z Patrycją, to było takie dwoiste. Z jednej strony wyglądało na to, że się lubicie, a z drugiej strony, że tak troszeczkę się przekomarzacie. Przekomarzacie, tak.
Dlaczego pewnie zapytasz, dlaczego masowałem Alicję? Przegrałem zakład. Alicję, sorry, Patrycję. Może właśnie zacząłem się zastanawiać, może ci już to miesza troszkę. Proszę, nie? Czy czułeś zainteresowanie Patrycji sobą? Po koleżeńsku, tak. Co znaczy po koleżeńsku? No jak koleżanka w szkole, chodziłeś do szkoły podstawówki, czy tam się... Chodziłem, no, no to... Tak, no to... Tam wszyscy byliśmy kolegami i... Nic takiego, nic złego się nie wydarzyło. Nie całowaliśmy się. A to jest złe? Co? Całowanie. Przekręt? Dobrze. Kobiety składały ci też życzenia, bo tak się zdarzyło, że miałeś urodziny podczas pobytu w domu Wielkiego Brata. I Klaudiusz postawił wino. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Nagacie się. Wow. Tu mieszka pan Gulczyński? Cośmy przysły do Gulcasa. Do Gulcasa. Z tego hasa. Dobre. Kłania się firma Florek Bum Bum. Co ze ci śniadanie to ze przyszła? A może ma sadyk? Wszystko na miejscu. Wiesz jak to na sianku? Ej, maleńku po maleńku. Co by mu się w kufce kręciło? Pierwszy temat kobiet, może zakończmy puentą o praniu. A w ogóle to był świetny, świetny prezent, świetny żart mojej rodziny. Dziewczyny zrobiły naprawdę dużą przyjemność. Byłem zaskoczony. Naprawdę świetnie. Co z tym praniem? Czy chociaż raz sobie wyprałeś rzeczy sam? Nie miałem kiedy. Dawał sobie z tym świetnie radę. Nie miał kiedy, prali inni. No fajnie się prawie ustawić, Piotra. Czemu ustawić? Koleżeńska, z powrotem. Piotrek, masz coś do prania? Mam jeszcze te dżinsy tutaj i koszulę. Wypiorę ci, możesz sobie iść i usiąść. Dziękuję, zrobię szafę. Przecież skarpetki miałeś prać, nie ciuchy. Ten dorzucił, zaraz wiesz, tu wytargał po mnie ze 2 miesięcy. Kurczę, stary cwaniak. Nie przejmuj się. Piotrek, jak to on mówił, że on się jeszcze nie splamił tutaj praniem, nie? Ani jednego prania nie zrobił. Cały czas ktoś mu pierze. Kurka, wiemy! Tam nie ryj! Tam Bero jedna. Zobacz, już wydusza, 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 wydusza! Słuchajcie, nic nie biorę, tylko wczoraj w pierwszy dzień się oblałem kawą. No i trzeba wybrać bluzeczkę. Nie, zamoczyłem tylko. I się skrało samo. Na tym polega pranie. Na czym? Zamoczyć, a potem wykręcić. Ale co ty gadasz, pranie? Prań, prać trzeba normalnie, trzeba prać. Można powiedzieć, że teoretycznie w sprawie prania jesteś dobrze przygotowany. Teoretycznie oczywiście. A praktycznie tutaj tylko pukałeś. Zamoczyłem. 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 Chodziło o to, żeby kawa została spłukana. Dokładnie. Mamy dla ciebie niespodziankę. Może nie taką wielką, ale niespodziankę pewnie. Nową komórę? Patrycja Strzemiecka, zapraszamy. To jest, tak, to jest dla ciebie prezent od wszystkich twoich fanek i od pań z domu Big Brother. Możesz się wreszcie wykazać, ty bo tam nie miałeś okazji. Proszek do prania. Tak, proszę, koszulka. Możesz zaczynać już teraz. Noszę egzemplarz. Patrycja była... Z tego co wiem, Patrycja była jedyną dziewczyną, która
ci nie brała rzeczy. Nie zdążyła, bo wyszło z programu. A miałaś taki były takie przygotowania, oczywiście. Miałaś taki plan? Nie, nie, nie. Na pewno nie, ale powiem, że... No, rzeczywiście, no, prosiłaś mnie, prosiłaś Gulczas, proszę cię, włóż tam swoje rzeczy do miski. Nawet do tego stopnia chciała mi wyprać, że zaczęła mi grzebać w walizce i mówi, co to masz brudne rzeczy, gdzie masz brudne, tak? Mówię, tutaj sam. Co jak było? To wydało się, no. Czyli wydało się, czyli wydało się. Nie, co myślisz w ogóle o takim właśnie podejściu? To znaczy, no, z tego co wiem, to później już na przykład był zakaz prania. Kto go wydał? W domu, no my wszystkie, ponieważ no, zmutowałyśmy się. Czyli tak, wydałyście zakaz... Piotr musiał sobie sam prać, z tego co wiem, to robił to po nocach, kiedy wszyscy spali. Umówiłyście się wszystkie i stałyście się taką jedną wielką siostrą. Tak, tak. Patrycja Strzemiecka, która nigdy nie chciała prać Piotrowi. A tu są przyjaciele Piotra z klubu Breakrider. Słuchajcie. Tym samym przechodzimy do troszeczkę rozmowy o Piotrze jako motocykliście i twardym facecie. Taki jest? Oczywiście, że tak. Mówi się zawsze, że dom Wielkiego Brata zmienia ludzi, że nigdy nie jest taki sam przed jak po. Co się zmieniło w Piotrku? Znaczy się po wyjściu z domu? Nic. A jaki był w samym domu? Czy był taki, jakim go znacie, pamiętacie? Naturalny cały czas. Nic i cały czas i wydaje mi się, że jest na zewnątrz, czy jest w środku, a czy jak był, jest to samo i tak powinno być zawsze. Mocno przeżyliście to, że dostał nominację, a potem wyleciał? Pomidor. Chyba producenci pomidorów powinni być nam wdzięczni. Nominacja Piotra wyglądała tak. Piotr. 4 głosy. O. Jesteś nominowany do opuszczenia domu. Dobrze. To się zobaczy jeszcze, nie? No właśnie, przecież. Po czym my tu mówimy? Wydawało się, że jesteś pewny tego, że zostaniesz. Tak było? Po nominacji? W ogóle chciałem być nominowany, bo już mi się to zaczęło nudzić. I nowa emocja? Adrenalinka skoczyła. Super. Czy myślałem, że zostanę? Mhm. Dawałem sobie 60% szans, a tak na pół godzinki przed jakby ogłoszeniem wyników 50/50. Nie byłem tym specjalnie zaskoczony. Bo nie przed samym wyjściem, ale wcześniej mówiłeś w pokoju zwierzeń tak. Co się stanie, jeżeli widzowie zdecydują, że to właśnie Alicja ma zostać w domu Wielkiego Brata? Co się stanie? No nic się nie stanie, po prostu wyjdę i zobaczymy, co jest na zewnątrz. Jak to wygląda, jak wygląda program Big Brother w telewizorku? Jestem tego ciekaw, aczkolwiek wolałbym sobie to zobaczyć na wideo albo w ostatnim tygodniu. Widzowie byli też zaskoczeni twoim wyjściem z domu. Powiedziałem ci o tym 6 dni po nominacjach. Piotrze? Słucham. Dawno nie jeździłeś na motocyklu, prawda? Ale może chwyćmy się za ręce, co? Dawno? Chyba tak. Alicjo? Chodźcie, się chwyciła. Gosiu, chwyć Piotr. No i Piotr się opuści. Znasz powiedzenie do 3 razy sztuka? Oj, znam. Wszystko. W twoim wypadku do 4. Co najmniej. Piotrze, twój czas w domu Wielkiego Brata dobiegł końca. Piotrze, masz 90 sekund. Ostatnie 90 sekund w domu Wielkiego Brata. To co, żeby pić jeszcze piwo? Chyba nie. Chyba musisz się pakować i żegnać z przyjaciółmi.
Tak to było wtedy. Przypomnę może tylko, że to takie uderzenie pięścią się w twarz twoje było chęcią ukarania się za to, że zareagowałeś na mój głos, bo umówiliście się, tak, że mnie nie słyszycie. Dlaczego? Tak. Poprzedniego tygodnia coś tam się... bratu, już nie pamiętam, o co chodziło. Aha, bo poprzedniego, tak, tak. Były jakieś kłopoty, kłopoty techniczne. Tak, tak. Ja musiałem z wami walczyć przez ścianę. No ale twoja naturalność spowodowała, że zareagowałeś na Piotrze. Potem była sytuacja, która była nie do końca jasna dla telewidzów. Nie chciałeś wyjść z domu. Nie chciałeś wyjść dlatego, że Wielki Brat zakazał mieszkańcom chodzenia na podest podczas twojego wyjścia. Mhm. Walczyłeś o przyjaciół. To, żeby wyszli, tak. Wiedziałem, że Klaudiusz bardzo chciał zobaczyć swoje dzieciaki i Caroline. Myślę, że... Czujesz, że Wielki Brat był niesprawiedliwy? Oczywiście, że tak. Gdyby nie Paula, która wtedy powiedziała przez mikrofon, musisz wyjść, to pewnie byś został. Tak, jeszcze Klaudiusz mnie klepnął i powiedział, że mam wyjść. I nikt nie wie, jak to by się skończyło. Podobno znam scenariusz. Jaki? No miałem chyba zostać w domu Wielkiego Brata i miałem tam być, ale nie brać udziału jakby w grze o Forsa. Nie, tak by nie było. Pewnie jednak w końcu byś się złamał. Czy jesteś twardziem? Nie, zawsze bym tak rozrabiać, że w końcu bym mnie wyrzucił stamtąd. Piotr Golczyński. Do sprawy jego słynnego i bardzo głośnego wyjścia powrócimy po przerwie. Rodzina i przyjaciele. Dzisiaj bohaterem programu jest Piotr Górczyński. Brawa dla Piotra. I zapowiedziane już słynne wyjście, chyba najgłośniejsze wyjście z domu Wielkiego Brata, wyjście Piotra. Trzy. Dwa. Piotr Górczyński. Drzwi otwarte. Tydzień później zakręciła ci się łezka wokół, bo wychodził Klaudiusz, ale to Klaudiusz był wcześniej, bo to jemu się zakręciła łezka, jak wyszedłeś ty. Ten program nie mógłby się odbyć, gdyby nie było tu z nami Klaudiusza Sefcowicza. Zapraszamy! Tydzień po wyjściu Piotra, to Piotrowi zakręciła się łezka wokół i mogłeś to już zobaczyć, bo ty wychodziłeś. Widziałem. Ale wcześniej to tobie się zakręciła łezka wokół. Tak było. Pokazałem swoje uczucia, ponieważ nie wstydzę się łez. Nigdy są momenty, trzeba je pokazać, pokazuję. A po prostu było to spowodowane tym, że Gulczas wyszedł. Straciłeś przyjaciela i straciłeś połowę siebie, jakby. Tak można tak powiedzieć? Było. Dużo ludzi tak mówiło. I program też nie był już taki dla ciebie? Gulczas był sercem tego programu. Gdy Gulczas wyszedł, dla mnie ten program już też był inny. Co znaczy sercem programu? No, siłą napędową. Myśmy z Gulczasem robili tam jaja. Wszystko, co się działo. Wszystko, co tam się działo, to był Gulczas i ja w sumie. Często jeździliśmy właśnie do Wielkiego Brata z różnymi samorodkami, które Gulczas znajdował. To było prawdziwe złoto. Prawdziwe złoto, oczywiście. Nie. Naprawdę to było złoto, tylko nie robili wajchy, nam podmieniali. Potem mówili, że to są kamienie pomalowane złotym lakierem.
A to jest to na bank było tak, że ten, który donosił do wielkiego brata, już sobie chował, wyciągał kamień, malował sprayem. Czytałem taką analizę, że w polskiej wersji wielkiego brata to właśnie stosunek do wielkiego brata był najbardziej taki luźny. To chyba właśnie przez was, że żartobliwie sobie traktowaliście wielkiego brata, że w innych programach... My? No wy. Nie, nie? Już się słyszę. Mówiliśmy do niego, proszę pana, panie proszę wielki pana. Bracie. Bracia Jarząbkowie. Bracia Jarząbkowie. Jarząbki. Co było po twoim wyjściu? Jak świat zewnętrzny cię przyjął? Naprawdę świetnie. Świetnie, dlatego twierdzę, że jestem wygranym w tym programie. Bardzo sympatycznie. No, wszyscy jakby życzą mi wszystkiego dobrego. Dużo Możesz szczęścia. Spokojnie przejść ulicą? Nie. Nie, ale to nie jest nic złego. To jest jakby wyraz sympatii tutaj ludzi, którzy mnie lubią, szanują. To nie jest męczące. Występowałeś także wielokrotnie w telewizji. Ten program jest którymś z kolei. Przypomnijmy sobie jeden z nich. Gość specjalny, Piotr Golczyński, który niecały tydzień temu opuścił dom Wielkiego Brata. Cześć, witam was, Black Eyed Poland. Nigdy nie chciałem, żeby było nas wielu, w sensie masy. To jest zresztą powód rozpadu wielu klubów. Jesteśmy przyjaciółmi. To jest chyba najważniejsze. Ktoś, kto oglądał program w niedzielę, powiedział, że tak miał wyglądać finał Wielkiego Brata. No miło mi to słyszeć. To jest w ogóle jakby pierwsze wyjście, które dane mi było widzieć. Bo wcześniej sobie tylko można było wyobrażać. No nie spodziewałem się takiej fety. Jak taki wolny człowiek jak ty, bo to wszyscy wiemy, że pokochaliśmy nawet tę twoją wolność. Jak taki wolny człowiek, żyje w takiej izolacji, w takim zamknięciu? Było trudno? Bardzo trudno. Program Big Brother jest tak niewyobrażalną szkołą życia, że nie uważając, broń Boże, programom jakimś przetrwania, survival, to chyba najmniejszych szans. Koledzy mówili, że się nie zmieniłeś w trakcie programu. Co będzie z tobą dalej? Czy się zmienisz? Jakie masz plany życiowe? Co do moich planów życiowych, to na pewno chciałbym się nauczyć perfekcyjnie grać na grzebieniu. To jest trudne? A co do propozycji finansowych, to mam najprawdopodobniej podpiszę kontrakt z MPK w Poznaniu i obejmę rolę motorniczego na linii numer 7, będę tramwajarzem. Bo to jest najszybsza linia. Rozumiem, że jest to najszybsza linia w Poznaniu. Ma się rozumieć. No, oczywiście. Mamy dla ciebie prezent. Może ci się przyda. O, sztabka złota. Sztabka złota. Tradycyjnie mamy dla ciebie drugi prezent. To jest portret Piotra Golczyńskiego. Niech kamera zobaczy najpierw. Tak wygląda. Grzegorz, czy będę wyglądał, to tak będę wyglądał za 20 lat, tak? Nie, nie. Tu, moim zdaniem jesteś tu bardzo uduchowiony po prostu. Aha. Naszym gościem dzisiaj był Piotr Golczyński. Zapraszamy na kolejne nasze programy. Dzięki. Raz lepszą.